Niesłychanie wielki rower na ulicach Tbilisi. Takiego jeszcze nie widziałem. Po prostu widać, jak tutaj osoby stoją. To nie wiem, czy sięgają do osi koła, także można sobie wyobrazić, jak ten rower jest duży. Bardzo oryginalny. No, na ruskiemu. To gruziński symbolik. Вот это там, если ты идёшь в Грузию, там такая дружба, настоящая дружба. Вот у нас грузинский стороне только будет вот здесь honey, okay? Если, чили мёд трима, да, мёд. А если ты идёшь как проблема как бы вар в Грузию, ну тогда мяч. Там, тогда это от нас только будет проблема, только будет мяч. А. Не знаю, 100% знаю. Польские люди только дружба, это уже много время идёт. Так, всегда так будет. Да. Символ Грузии. Да, конечно. Спасибо большое, я всё понимаю. Счастливое путешествие. Счастливо пути тоже. Pani ładnie śpiewa, a tutaj można wejść na pomnik, na symbol Gruzji, tak jak tutaj kolega wcześniej nam powiedział, ma miód i miecz, jak nie chcesz miodu, to dostaniesz mieczem. Już teraz mogę powiedzieć, że jestem na najwyższym punkcie w Tbilisi. Widać całą panoramę miasta. Tutaj kolejka, a tam dalej statua pani, która trzyma szablę. No jednak jest kawałeczek drogi do przejścia. Tutaj widzimy takie budowle, most w kształcie podpaski, tak jest napisane w przewodniku. To nie jest moja indywidualna ocena, jak on wygląda. I Tbilisi, muszę przyznać, że naprawdę jest piękne, warte uwagi, warte do odwiedzenia. Piękne widoki, a tutaj jest taki most, gdzie zaczepione są kudeczki, każda kudeczka ma swoją historię. Bardzo dużo tych kudek. W centrum miasta mają nawet wodospad, to jest coś pięknego, który rozpoczyna tutaj rzekę. Na górze patrzę, to nie kościół, ale meczet. Także wiele kultur tutaj było. Występ modelek, a w tle widzimy bardzo ładny wodospad. Jeden zamek, drugi zamek, bardzo ładnie wkomponowany w to miasto, tak. Kościół, który znajduje się typowo nad urwiskiem. I oczywiście rzeka Kura. W Tbilisi znajduje się taki modernistyczny most, płatka dla pieszych, która jest przesmykiem przez rzekę Kurę. Kolokwialnie nazywa się podpaska, bo ma taki kształt. Tylko w Tbilisi można spotkać taki wzór mostu. Idąc przy drodze też można spotkać ciekawe rzeczy. Już takie większe. Jakieś poroże, szable, miecze. No dosyć ciekawie, tym bardziej, że tu jest normalna ulica, zatłoczona. A tu jeszcze do sprzedania taka dorożka. Co krok to krzok, Tbilisi zadziwia. Długo wyczekiwane śniadanie, chaczapuri. Można się zaraz delektować. Jest to ich bardzo słynny posiłek na śniadanie. Także jak ktoś będzie w Gruzji, musi koniecznie spróbować chaczapuri. Tu jeszcze przyszła pani, kelnerka, nam pokazać, jak się profesjonalnie przygotowuje chaczapuri. Czyli trzeba chaczapuri, do. Trzeba poduźdać. Большое спасибо. Вот это, и это тоже так, и все. Спасибо большое, спасибо. Также все są bardzo pomocni в Грузии, uczynni, gościnni. Nic tylko zostało kusiat. Takiego otwieracza do wina jeszcze nie widziałem. O. Dosyć ciekawy. Tu wszystko ciekawie wygląda.
Cała ta ulica, nowa ulica, bardzo oryginalnie zrobiona. Bardzo rzadki widok, jak dla mnie, czyli bardzo ładne Gruzinki. Tutaj jest ogólnie mało dziewczyn, które mi się podobają. Ale Gruzinki tak mają, że ubierają się na czarno, tak dosyć aseksualnie, żeby nie prowokować. Nie to co u nas. No nie wiem, czy dobrze, czy źle.